Dzień dobry z pierwszej wycieczki w 2024 roku. Jedziemy do Gdyni. Witajcie po raz pierwszy w tym sezonie. Pierwsza wspólna wycieczka i pierwszy rozruch po zimie. A dziś w programie. Nowe sprzęty, stare sprzęty, dobra pogoda, Central Park, łódź podwodna i nadmorskie klimaty. Zapraszam! No już Sopot, a ja jeszcze z Pawłem nie zdążyłem pogadać. No właśnie, jest tu Paweł z nami i deszcz nie pada, jest to podejrzane. Jeszcze nie pada. To się wszystko jeszcze zdąży wydarzyć. Myślisz, tu chmur tak nie widzę, ale... Stęskniłem się za jazdą na rowerze w deszczu, pod wiatr. Ale to zawsze jak jechaliśmy na Kaszuby, to tak deszcz padał, nie? Paweł? No więc to może być kwestia lokalizacji. Dokładnie, czyli, bo my to tak myślimy, że to jest powiązane z tobą, ale może jednak z tą lokalizacją. Jak się miewasz w tym roku, powiedz w ogóle? Tak, dziękuję, świetnie. Mam nadzieję, że również się dobrze czujecie. No, widziałem, że w siatkóweczkę grasz. Tak, zgadzam. Także tutaj treningi były, tak. Można powiedzieć, o zdrowie dbasz. Dieta też słyszałem, że dobra. Tak. No dobrze, tylko ja się tak zapuściłem. No ale właśnie dobrze, mam nad czym pracować. Rosji też chyba kondycji nie ma, ale ma nową kasetę i nowy napęd. W ogóle wszystko ma nowe w tym rowerze. Zostawiłem kondycję w biurku. Rosji wydał chyba więcej kasy na zmianę grupy osprzętowej niż na ten rower początkowo. To zwiększyłeś jego wartość, co? Dwukrotnie. Ale ile się nauczyłem, to moje. Nakupowałem tyle narzędzi, że się muszą zwrócić, także tanio nie będzie. Chciał mi to kumpel za 150 zł wymienić. Powiedziałem, nie, sam to zrobię. No i zrobiłem, ale chciałem się nauczyć, jak to wygląda, bo nigdy nie rozbrałem tych supportów i innych rzeczy. A do mnie nie zadzwoniłeś, żeby mi pokazać co i jak. No taki bo... jesteś. Ja to robiłem w niedzielę. Ja bym przyjechał ze swoim rowerem. No, tylko twój rower to trzeba by było cały wymienić, a nie tylko osprzęt. Ja w tym roku jeżdżę trekkingiem, bo jest ciężki, a ja muszę robić formę. Więc nie będę jeździł na jakichś lekkich rowerach, tylko na czołgach. No i dojeżdżamy do molo w Sopocie. Chodźcie, idziemy pod lodowisko, zobaczymy. Nie macie co śpieszyć. Idziemy pod lodowisko. Dobre jest? Dobre podobno, ja tu nie byłem nigdy. Znaczy raz byłem. To jest rzadki widok rowerów, kiedy się spotykają z Wrocławiem. Cieszycie się, że zabrałem was do Sopotu? Bardzo. Do kurortu. Popełniam przestępstwo, ponieważ chowałem sobie osłonki pod kominiarkę. To jest... To nie wolno? To nie jest przestępstwo, to jest religia. Do wywalenia z grup rowerowych. Ciebie już za wszystko wywalą, ale teraz wkupiłeś się znów w łaski teraz tym nowym napędem. Powiem wam, że to jest przeginka z tymi napędami gravelowymi. Normalna korba kosztuje 200 zł, a do gravela 1000 zł. No kto to widział? Ale jest 3 gramy lżejsza. No. Od razu poczuję to w prędkości, że mam 100 gramy mniejsze obciążenie roweru. Chłopaki chcą jechać do Gdyni, ale ja nie wiem, bo przybyło mi tak z 7-8 kg, także może się uda, może się nie uda. Ja zrzuciłem 1 kg na rowerze, to mogę teraz daleko jechać. Że mam lżejszy rower, to możemy jechać dalej. A ty, nie dość, że wziąłeś ciężki rower, mówisz, że po świętach jeszcze nie zeszło, to już w ogóle. Ja wziąłem ciężki rower, bo ja trenuję. Ja nie mogę się opierdzielać na jakichś lekkich rowerach. Tu trzeba teraz dobrze docisnąć, żeby na sezon już tą kondycję zrobić. A ty sobie wszystko wymieniasz na lekkie i później co? I wtedy mogę więcej przywalić. A! W sumie w tą stronę no. Można też, nie? No. Widzę, że masz nowe ciuchy masz. Nie nowe. Czy wyprana w perwolu? Nie nowe. Nie, ale to nie są super ciuchy rowerowe, także... No ale dostałeś chyba, nie? No tak, wiadomo. W lumpeksie były. Bo ja teraz słyszałem, że dają. Dają, wszystko dają. W leasing dają. Nowe rękawiczki kupiłem z Decathlon po prostu. Dobre są? Tak, lubię dzisiaj. Dzisiaj je kupiłeś? Nie, na dzisiejsze warunki, czyli takie 4 stopnie są super. Całkiem fajne. A tak napisali, że od 2 do 4? Tak. Nie możesz ich założyć, jak będzie 5. Dobra, panowie, chodźcie. Fajnie słoneczko grzeje, ale do tej Gdyni trzeba by dojechać jakoś, nie? Czy łyczek herbatki jeszcze? Chociaż jeszcze może być za gorąco. Robisz kawkę dzisiaj? Nie. Nie ma kawki dzisiaj? Dzisiaj nie ma kawki. A co jest dzisiaj? Herbatka z bidonów. A wziąłeś mi jakieś ciasteczka? Nie. Kupimy na miejscu. Dobra. W Żabce. Fitujemy? W Żabce kupimy. Gdyni już tylko 2,3 km, także już rzut beretem. No to oni liczą Orłowo, nie? A my chyba chcemy gdzieś dalej jechać. To jaki cel? Jedziemy do Gdyni, a Gdynia jest długa. Ale mamy plan, przed chwilą się urodził, żeby zobaczyć łódź podwodną. A cel, Yellow Submarine. Yellow Submarine.
Jedziemy zobaczyć łódź podwodną. Czy nam się uda, to zobaczymy. Jesteśmy mniej więcej w 1/3 drogi póki co. Teraz dojeżdżamy do rzeczki Sweliny, która jest granicą. Węczna. Tak, wolnego miasta. No granicą Sopotu i Gdyni teraz, a kiedyś to była granica wolnego miasta, tak? Tak właśnie. Ale nie ma żadnego słupka, który o tym mówi tutaj. No tam jest, ta wiatka jest. O. Chyba rynienki poprawiane są, czy mi się wydaje? Chyba tak, chyba nie ma tych korytek, tylko są deski nowe nałożone. Jak się prowadzi po tych ekskluzywnych rynnach? Nówki funkiel. Powiem Ci, że w Gdyni mają pieniądz, czuć go na każdym kroku. Wykorzystują te pieniądze na infrastrukturę, trudne słowo, rowerową. Właśnie, jedziemy do Gdyni. Czego się spodziewać? Ja nie byłem tam z pół roku, to powiem Ci, że może być grubo. Słyszałem, że mają cały projekt ustalony, żeby poprawić infrastrukturę rowerową, a potem wypowiedział się Pan, że z tego 60% to będzie namalowana ścieżka na ulicy albo na chodniku. Cześć. Cześć. A, cześć. Siema. Żółwik. Maciek. Cześć, Adam. Zna. Myśleliśmy, że zajdziesz po rowery, a nie ty tak sam stoisz. Oczywiście, mamy samych wspólnych znajomych, których my nie znamy. Widz kanału. Tak? Za 350 metrów brak przejścia. Przez park. A czemuż tak? Zobaczymy. Wydeptane na pewno jest, także można spokojnie... Może w lewo, Rozi, lepiej? Nie, Rozi chce tam, terenem, dobra. No to jest w lewo właśnie. Nie, tu jest w lewo. Dawaj, ten. Ten nas zabrał. Jakieś atrakcje. Wilki jakieś. Już jesteśmy tylko dwa przepłaszczenia, jesteśmy. Nie przeskoczysz? Myślałem, że przelecisz. Gdzie ty nas zabrałeś, Adam? Kurna, no tak fajnie. Adam, no przecież można było cywilizowany sposób, ale... Że jak? Że tam? Na główną? No jasne. Jak biali ludzie? Co? No, zjedź, śmiało, zjedź. Potrzymaj mi piwo. Jedziemy zobaczyć może to molo w Orłowie, czy nie chcecie molo w Orłowie? Chyba i tak jest po drodze w miarę, nie? No nie jest po drodze, bo później trzeba się cofnąć z powrotem do głównej. Tam nie przejedziesz. A tam jest pod górkę. Znaczy tam bym przejechał, ale nie z wami. Macie za słabą kondycję. Tak wiedziałem, że tak będzie. To jest jak zabierasz leszczów na wycieczkę. A kiedy też jemy? Co? Ja już mam... Dopiero ruszy. Mam prowiant. Paweł wziął dzisiaj prowiant, zaopatrzenie. Kasztanki, sprasowałeś się, że to kasztanki to były cukierki, a nie czekolada. Że to pił kasztanki i ma dla nas czekoladę. A ty co masz dla nas? Jakie jedzenie? Siebie wziąłem dla was. Celebryta. To jeden z takich chyba ładniejszych odcinków, który można zaliczyć właściwie tylko zimą, no bo w lecie tutaj legalnie rowerem jeździć nie można. Ale nawet wtedy te drzewa przeszkadzające ja bym nie wyciął, bo wtedy trochę są za zielone i zasłaniają trochę tego widoku. Oczywiście, wyciąć i zburzyć. No. Dla Roziego to wieża widokowa by się przydała, bo on już się wyleczył i teraz wchodzi prawie na każdą. No, tutaj molo w Orłowie. Idziemy na molo? No dobra. Jak już jesteśmy. Tak, skoro już tu przyjechaliśmy. Za nami Klif Orłowski. Dosyć fajne miejsce. Myślę, że kiedyś powinniśmy zrobić sobie tam kawkę. O tam, bo... tam, gdzie ci ludzie chodzą. Tam, tam, albo tam? Najlepiej tam, tam, tak, gdzie tak jest wystające takie. Widzisz, takie nad całym morzem. Tam jest... Tak, na gałęzi. Na gałęzi. Ale to BNT bym musiał sobie zrobić na gałęzi. No ja nie umiem takich sztuczek. Teraz jest tam niebezpiecznie, bo znowu się obsypują te klify. Słyszałem, znowu kolejne osuwisko. Co się osunęło? No klif. Tak? No. Erozja się robi. I jak to postępuje szybko? No nie wiem, no nie widzisz, że kiedyś było tak, a teraz jest tak? Powiedz mi, czemu nikt z tym nic nie robi? Dlaczego? Dlaczego? Bo Bóg tak chciał, a Boga się nie poprawia. Okej. Okay. Czyli oni czekają, aż Gdynię wchłonie? Tak. Znaczy ja myślę, że tam ktoś mógł sobie domek postawić i potem się zdziwić, że mu się osunął do wody. A ty, Rozi, tutaj zaczynałeś swoją wycieczkę do
Na Hel. Może tutaj taki ciekawy monolog właśnie o tych klifach, nie wiem, tak? Czy już... Mówiłem o parach chyba młodych, nie? Że to robią zdjęcia. Tak. A potem mówiłem o tych klifach, coś jeszcze? Powiem też głupiego. Że mówisz, że klify jadły ci z ręki, czy coś takiego? No, no, fiordy. Powiem ci, jest to jeden z popularniejszych filmów na kanale. Bardzo, ludzie bardzo lubią, do dzisiaj co ci zrobić? Gratulują. Co nie wiem, czy ty w ogóle czytasz te nie. wpisy. Słuchajcie, odnośnie tego filmu, co rozjechał na Hel, który jest taki dosyć popularny, tam chyba z 20 tysięcy wyświetleń ma, jak na mój kanał, to jakiś kosmos. To muszę wam powiedzieć, że jak gratulujecie Rozjemu, to zawsze ja odpisuję. On tam, co zrobić? On tam chyba nawet nie czyta tych komentarzy. Ja trenuję do nowej wycieczki, do nowej wyprawy, także muszę... A jaka to będzie? Jeszcze nie wiem, ale trenuję. Aha, okej. Okay. Już zbierasz siły, a później tak. wymyślimy trasę. Nie cel jest ważny, a droga jest ważna. Na Westerplatte dojedziemy w ten sposób. No, maksymalnie. Gdzie jest kawa? Ja się pytam, gdzie jest kawa? Dzisiaj kawy nie ma i nie będzie. Możemy sobie kupić tym przydrożnym... Bike coffee. Bike coffee. Nie, dzisiaj nie ma, dzisiaj jadę na lekko. Okej. Okay. Ja na szczęście zabrałem w termosie, to sobie mogę wypić. Ale jak bardzo chcesz, to mogę ci kupić kawę w Żabce, bo to machno to mnie stać. Nie masz pieniędzy po zimie? Nie mam pieniędzy. Na co wydałeś? Na napęd. Powiedz mi, drogie to było wszystko? Nie, tanie. Biedronce. Tanie. Ile dałeś za to, powiedz? 350 zł. 350 zł? Za GRX-a? No. Gdzie za kiedy? Na AliExpressie chyba. No tak było, no mówię, naprawdę, przychodzi na taki temu, pan i mówi, że ma całą grupę do sprzedania za 350 zł, czy chcę kupić. Ja mówię, no dobrze. I wziąłeś? No i wziąłem. Jak to wygląda teraz? No tak. Ty, a tu nawet jakiś czujnik teraz masz. Co ty masz za czujnik? A ja się... Bo Wojtas mówił, że ja za wolno pedałuję. Kadencji czujnik sobie założył, no patrzcie go. I teraz założyłem czujnik kadencji i będę pedałował tak jak podręcznik. Masz takie loga GRX tutaj? Jeszcze tylko czapeczki dostałem GRX-a. Bushcraftowy ma. Napisz do niego, on ci powie skąd wziął. Pewnie ten pan, który sprzedawał te napędy za 350 zł, miał jeszcze czapeczkę dla niego. To jest przesada z tym GRX, naprawdę. To jest za drogie. Nie może być tak, że zestaw jest taki drogi i w ogóle wszystko do GRX-a jest 3 razy droższe niż do normalnego roweru. Trzeba napisać jakąś petycję, że to było tańsze. A wtedy byłoby gorsze, nie? To może nie będzie droższe, ale lepsze. Ten odcinek trasy już taki raczej mało przyjemny. Cały czas jedziemy wzdłuż głównej ulicy łączącej Gdynię z Gdańskiem. Jeżeli mamy rowerek MTB albo przynajmniej uterenowiony, możemy pocisnąć klifami, które widzieliście wcześniej. No ale to już jest naprawdę taka hardkorowa jazda, jeżeli chodzi o stopień nachylenia podjazdów i zjazdów. Tak pojechałem na pewniaka. Liczyłem na to, że mnie widzi, no. Ale mógł nie widzieć. Park naukowo-technologiczny. Tu nauka i technika idą w parze. Na szyldzie chyba tylko. No tak jakoś wygląda, jakby to było pustostanem. Coś tam robią pewnie. Pieniądze idą tutaj przecież. Dotarliśmy do Gdyni. No, tutaj możemy obadać nową infrastrukturę. Ale nie wiem, czy jakaś powstała. No to się właśnie zaraz okaże. Zobacz, Gdynia wspiera rowerzystów. A tutaj pod urzędem miasta podobno jakieś nowe pasy rowerowe są ciekawe. Zawijasy, zaraz to zobaczymy. Zobaczymy, co oni tam nawywijali. Kupili dużo białej farby, także myślę, że wrażenia będą niezapomniane. Ale powiem ci, że jak na ostatnie 2 lata tego miasta, to jeszcze całkiem spoko wygląda. Jest, tak. I o co teraz tu chodzi? Nie wiadomo. Ja testuję teraz ten wspaniały pas. Tylko z niego nie masz jak zjechać tutaj. Bo my tu skręcamy. Oj, oj, oj. Czy nie? Dobra, pojedź tylko jak dalej jeszcze. Ale Fido, nie było wjazdu na tę ścieżkę w ogóle. Zobacz, jakie ładne drogi. No dobra, to jest ten park centralny. Nowy Jork ma swój Central Park, a Gdynia ma swój park centralny. I co możesz o tym parku centralnym opowiedzieć? O parku chciałem powiedzieć tylko jedną rzecz, że tutaj w tym miejscu, mniej więcej, tu gdzieś, stało lodowisko w Gdyni. I miasto Gdynia obiecało, że wybuduje nowe lodowisko. I oczywiście nic nie wybudowali. Więc
Nie ma lodowiska w Gdyni. Obiecali, nie wybudowali. Zrobili tylko taką małą ślizgaweczkę otwartą pod rivierą. No ale to... Nawet co więcej, był fajny projekt na budowę lodowiska. Fajna budowla. Tylko że oczywiście Gdynia wymyśliła, że musi mieć tam parking podziemny. To było pierwsze lodowisko, które ma parking podziemny. No i jak lodowisko miało kosztować jakieś 10 milionów, no to park podziemny miał kosztować 20 milionów. I no nie opłacało się wtedy już budować lodowiska. Także to są takie... No i tutaj, tak jak mówiłem wcześniej, to są te karmniki dla dzików, nie? Bo tutaj sobie dziki wyjadają wszystko z tych paśników. A potem dosadzają im nowe rośliny, dosadzają im nowe, za grube pieniądze pewnie i znowu dziki to wyjadają. Na bogato. No. W lewo pojedźmy. Nie, w prawo pojedźmy. Zobaczmy to. Prawo? Dokąd prowadzi? A to nie jest ścieżka Nie, to jest rowerowa, a to jest do biegania. Dobra, to ja jadę za wami, chłopaki. Rosie nas tu oprowadzi po tym parku. Ty, a może to jest rolkowa ścieżka, a nie rowerowa? No może. To jest jakaś różnica? Mówiłeś, że koła kółka, jedna spółka, a już teraz nie? No ale nie wiem, jak nas wyrzucą. Nie, to, że ja jestem tolerancyjny. No piękny ten park jest, podoba piękny. Mi się. Piękny. Jak to mówią, czuć pieniądz. O, tam pojedziemy w prawo, zrobimy pętelkę po parku, zobacz. To co to jest takie fajne szklane? Toalety pewnie. Albo wejść na parking, przecież tu pod spodem jest parking. A właśnie, tak, masz rację, to jest parking podziemny. Na Trójmiasto czytałem, że pusty. Nikt nie chce tam parkować. A to co to jest? To chyba jest... fontanna. A może to jest to lodowisko, które miało tu być? No, może tak. Nie, a to fontanna jest. Fontanna. Wiadomo, że w parku centralnym musi być fontanna. Słuchajcie, tu jest tak, że to jest droga donikąd. Nie ma połączenia ze światem. Piękny ten park centralny. Jak będą kręcili następną wersję Kevina, Kevin sam w Gdyni, to właśnie tutaj będą go kręcić. No świetny ten park centralny, no robi wrażenie, nie ma co. Za te pieniądze, powiem ci, że... A ile to kosztowało? Nie wiem, ale na pewno dużo. Trzeba mówić, że dużo i wtedy ludzie pomyślą, że są wyrzucone pieniądze w błoto. To są te bezprzewodowe trolejbusy w Gdyni, co jeżdżą? Tak, fajny. On się tu ładuje. Bezprzewodowo. I potem nie potrzeba trolejbusa? Znaczy, bo to jest właściwie taki autobus na baterię, tylko że on się tu ładuje po prostu. To nie jest trolejbus, on nie ma troli. Myślę, że to jest trolejbus. To jest bus bez troli? Tak. Bezprzewodowy. No dobrze, fajnie. Robi wrażenie. Tylko ciekawe, czemu wszystkie rzeczownice wyszły z ziemi. To jest tak naładowane prądem. Kilka ujęć na Zatokę Gdańską dla ludzi z południa Polski macie, za free. Jeszcze możemy wam powiedzieć, jak jod pachnie. Tak całkiem świeżo. Ale plażowiczów mało coś. No, parę osób się kąpie, nie? Jest duży, a podobno to jest mały. To jest okręt typu Koben. Kobra? Koben. Atomowy? Ja nie na filmach tylko atomowy oglądałem. Nie wiem z czego on jest zrobiony. Z atomu. Czy on się składa z wielu atomów? No, powiem ci, że robi wrażenie. No. I ma fajne kominy, chyba coś gotują w środku. Ciekawe, kiedy będzie można do niego wejść do środka. A będzie można? No, chyba tak, no chyba wzięli go tu jako muzeum. Taki konkretny jest. A to jest taki prezent zrobili na 25-lecie w NATO, tak? No i z powrotem w Gdańsku.
Jest zimno. Już padły baterie we wszystkim. Chcieliśmy Wam życzyć szybkiego nadejścia wiosny, żeby można było cieplej jeździć, bo dzisiaj 3,5 stopnia do 5 w maksymalnych miejscach, także trochę wiatru. Nie było źle jak na pierwszy raz, przejechaliśmy 32 w tej chwili, jeszcze tak z 2,5 mamy do przejechania, czyli będzie ze 35. Myślę, że jak na pierwszy rozruch, to dobra, ten dobry dystans, o tak. Tak. Wiesz, Rosji, statystyki to jest moja część, także zabrałeś moją moją partię, także pozdrawiam wszystkich. To ile przejechaliśmy, Paweł? 32,5. W jakim czasie? No, godzina 24. No. Bo mam nowy gadżet i na przykład mam średni rytm 56 obrotów na minutę. To Wojtas mówił, że to jest za mało właśnie. A gdzie masz ten czujnik? Nie mogę powiedzieć, bo to wypikaliby. No. Na korbie. No tu zaraz jest już może. Tu na ten chodnik i w prawo. Także kręcili, a to pod nosem. Dokładnie. Także tu na ten chodnik, jak wyjedziecie, tutaj zaraz w prawo i przez ulicę tylko jest. Dzięki ślicznie, miłego dzianka. A jak widać, wszędzie mamy fanów. Fajnie było, to już znacie statystyki, wiecie jak było. Pierwszy filmik w tym sezonie. Bo Wojtas mówi, że powinienem kręcić 90 obrotów na minutę, a ja mam 56. To może powiedzcie, czy to Wojtas mówi, że trzeba kręcić 90 obrotów na minutę, a Rosji ma mniej. A ile powinno się kręcić na minutę, żeby efektywnie spalać kalorie? Nie, żeby w ogóle efektywnie jechać. Tak, żeby efektywnie jechać. Dobra, okej, dzięki za oglądanie, narka.